Dzisiaj wydarzyła się pierwszy raz taka sytuacja, że... Znaczy jest Krzysiu ogólnie. Krzysiowi będziemy tatuować rewolwer. Zaraz wam go pokażę. Już wam pokazuję. O, taką sztukę. Nie mały, nie duży, taki w sam raz. Ale wydarzyła się taka sytuacja, że mamy taką ankietę, gdzie każdy wypisuje odnośnie chorób, odnośnie tego, żeby wizerunek mógł być upubliczniany. I Krzysiu miał napisane 2001. I ja się przestraszyłem, że nie ma 18 lat. A tu się okazuje, że ma 18 lat, także pamiętajcie, jeżeli nie macie 18 lat, to raczej tatuaż wam nie wykonamy, chyba że będziecie mieli pozwolenie od rodziców bądź opiekunów, bo inaczej jest to niezgodne z prawem, więc my się teraz bierzemy do roboty. Przygotowany jesteś? No ja. Mentalnie też? Też. To dobrze, to lecimy i zaraz wam pokażemy, co się dzieje w trakcie tego zabiegu. Ja tam osobiście wolę jednorazowy fartuch, bo te takie kolorowe, piękne, materiałowe w mojej opinii nie są do końca sterylne, może sterylne są, tak są umyte, ale ja wolę tak jednorazowy i omijać jakieś tam zagrożenie. Może nie wygląda to zbytnio pięknie, to nie wygląda, ale to ma spełniać funkcję, tam ciuchów nie obrócić. Krzysiek tam poszedł jeszcze zapalić z kolegą, ale się przygotowuje i zaraz lecimy dalej, tak? Rewolwer musi być wykonany z precyzyjnym, jak precyzyjny kształt snajperski, tak? O, leci i będzie. Odbity wzór. Przygotowany? Przygotowany. Lecimy. Dobra. Ok, my zaczynamy, żeby nie było kilka wbić pod skórę i kończymy imprezę. Jakby tu Krzysiu nie stresował, ale chyba damy radę, co? Damy radę. Pewnie. No jesteśmy po zabiegu, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Niecałe 3 godzinki i mamy rewolwer, tak? Zadowolony? Zadowolony. Jak bardzo? Na 100%. Dobrze, to super. Także mam nadzieję, że to nie był ostatni tatuaż tutaj w pracowni. Ostatni. Także zaraz wytłumaczę, jak to goić i jak przyjdziesz na kontrolę, to pokażemy dalej widzom, jak się to wygoiło. Okej. Okay. Dobra. Wjechała paczka od Wiktora, który ostatnio nie przywiózł. Wizytówki, projekt inkowy i vouchery. Vouchery. Jak to się Tomek fachowo mówi? Co? Vouchery. Vouchery chyba, nie? Zobaczymy, no podejrzewam, że ten odcinek dopiero wyjdzie gdzieś grubo przed świętami albo po, ale już wam pokażę. Ty, jest. Także jeżeli ktoś chce sobie kupić taki voucher dla kogoś bliskiego lub dla siebie samego, żeby nie miał gotówy do przepicia, to niech sobie tak coś do nas przyjdzie kupić. No i będzie mógł sobie coś fajnego wykonać. Spoko, co? Zajebiście. Dobra jakość. To jest ten sam gość zrobił to. I ten sam gość zrobił to. To. Sam byś sobie kupił takiego vouchera, gdybyś był klientem, nie? No. Sam sobie zazdrościsz, że mamy takie... Nawet dla wszystkich bliskich bym sobie kupił, nie? No, ale bo to jest dobry sposób, nie? Kupujesz voucher sobie na przykład za 500, za 1000 i wiesz, że już nie przepijesz tego, tylko masz to w voucherze i wiesz, że możesz na tatuaż odłożone. Tak. Jest to myśl, nie? Widzicie, dobre myśli, buy projecting, dobra. Tomek się zarzeka, że nie jest youtuberem i nie chce robić unboxingu, ale jednak pokaż, Tomek. Co tam masz? Folia bąbelkowa. Na nerwy, na stres? Dla klientów, tak. Nie? To by było dobre, nie? Tutaj co jest? Zadatek, artysta i zadatek. Światło, no właśnie. Mamy tak. Jak do nas przyjdziecie po termin, to dostaniecie taką wizytówkę. Będzie artysta, zadatek i data. Jak zostawicie zadatek i nie przyjdziecie, to zadatku nie dostaniecie z powrotem. Nie. Nie ma szans. Napisane jest to w regulaminie. Jest to regulamin, który wisi już tutaj. Regulamin, możecie przeczytać sobie, to też na stronie będzie widoczne.
na pracowni. Zadowolona z tatuażu? Tak? To super. U nas świąteczny nastrój, nie wiadomo kiedy to wyjdzie. Może już ku... O, woda tutaj tak stoi brzydko. Moja, twoja? No. Tak się składa, że dzisiejszą sesję poprowadzi Piotr Staszewski. DJ wśród barberów, mistrz świata. Barber wśród DJ-ów. Barber wśród DJ-ów. Uważaj, bo zaraz odpikniesz. Hello. Ale tak naprawdę tutaj jego żona Ewelina była ulubiona i była ulubiona Dominika, najlepsza menedżerka pod słońcem podobno. Ale Piotr, jak to Piotr, musiał rozsadzić ten interes i wyprzedzić wszystkich, więc zobaczcie sobie, co Piotr sobie fajnego zrobił, bo to nie jest zwykły tatuaż, podejrzewam, jest pewien 100%, tak, że takiego nie będzie, takiego na świecie. Piotr, powiedz, że to temat. Słuchajcie, zaraz zrobimy live'a u mnie na Instagramie, nie patrzcie na niego kanał, tylko u mnie na Instagramie. Uważam, że tatuaż powinien określać osobę, a nie się podobać komuś, więc to jest mój pierwszy, najważniejszy tatuaż w życiu. To jestem ja, jeszcze jak byłem szczupły, a teraz jest już mój drugi tatuaż, się będzie właśnie tworzył przez artystę Tomka. Familia, cała rodzina, nawet mamy pieska naszego, zaraz zobaczycie odbicie. To ostatnio piłem już taki alkohol zielony. Tutaj tu leją. Do siebie, nie? Tak, do mnie. Wyżej, tam do siebie. No. Jeszcze. Tatuaż to był rysunek narysowany przez Elizę. A teraz jest właśnie rysunek narysowany przez mojego syna Olafa. I na tym rysunku jest cała rodzina nasza. Mateusz przyszedł. Wszyscy po sąsiedzku tu wbijają. Mateusz się zaczyna tatuaż na styczeń. Do Tomka. Zapraszamy wszystkich. Do Turbo Speed. Do Speeda. Jakby wam auto siadło? Więc tak. Tatuaż. Wszyscy robią tatuaże, bo ma ładnie wygląda. To pięknie wygląda to. Ja mam troszkę inne podejście do tatuaży. Bardzo lubię tatuaże, ale lubię tatuaże, które mają przekaz. Które określają mnie jako osobę, a nie mają zdobyć moje ręce. Więc mój pierwszy tatuaż, taki, który był związany z rodziną, to był pierwszy rysunek Elizy, gdy mnie narysowała. Słuchajcie, zaraz wasz przypomnę kawę. To jestem ja, ale kilka lat temu, gdy jeszcze byłem troszeczkę szczuplejszy. Nie byłeś, piekło. Byłem szczuplejszy. Aha, a tutaj Dawid, patrzcie, Dawid. Cześć, pozdrawiam. Atomówka robi. Atomówka, chciałem zadać? Ja mówię, że ja się wychowałem na Reksiu. Więc Reksia też kiedyś tatuuje chyba. A dzisiaj tatuuję mój pierwszy rysunek Olafa. To jest rysunek przedstawiający rodzinę. Po środku to jest piesek. Maltańczyk, jakbyście nie widzieli, biały. Jest tatuś troszeczkę grubszy tutaj, mamusia, Eliza i Olaf. Więc będę miał już też projekt od Elizy. Totalnie spontanicznie, słuchajcie, przyszedłem. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj będę miał tatuaż. Więc podajcie do nich, a zrobią wam, a najlepsze podobizny robią. Nawet kolega Gianni powiedział, że przyjedzie sobie z Szanowa zrobić podobiznę u Dawida. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. Teraz jeszcze pieska poprawia. To jest mamusia, tak? Realistyka, ale dla Piotra po koleżeństwo sobie ten Słuchajcie, Tomek jest specjalistą od reali, tak naprawdę piękne portrety robi, widziałem na własne oczy, ale powiedział, że specjalnie dla mnie odważy się, podejmie się tej trudnej operacji wytatuowania całego portretu mojej rodziny. Oto jest dzieło Tomka, słuchajcie. Rewelacja, zobaczcie na te kreski, ten realizm. Zobaczcie na moje włosy.
jak pięknie. Mój piesek, Fifi, żona, Melina, Olaf i Eliza. To jest real. Dzięki, trzymajcie się. Wpadajcie na podwale 14. I do sąsiada, do AirDesign, do Big Webmaster w Głoszku. Wszystkie linki w opisie.